Dzień dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj mamy dla Was bardzo specjalny odcinek i to nie dlatego, że powstawał przez ładnych kilka tygodni, ale Przez dwa póki co miesiące i jeszcze przed nim. Prawie trzy. Ale przede wszystkim dlatego jest specjalny, że powstał przy współpracy z miastem Gdynia w ramach programu Segreguję Biorozumiem. Dlaczego my akurat zrobiliśmy ocet jabłkowy? Dlatego, że... Bo to będzie dzisiejszy przepis. Dlatego, że wielu z Was ma u siebie na podwórku albo u znajomych na podwórkach jabłonki, na których rosną jabłka, nie zawsze takie pyszne do jedzenia, ale rewelacyjnie nadające się do zrobienia octu. To mogą być najgorsze psiuny. No nie, to takie najgorsze psiuny to nie. No nie, no bez robaków. Jak nie mają robaków, to do octu się nadają. Do octu się nadają. Mogą być to psiuny. I chodzi o to, że później te bioresztki, które pozostają przy robieniu octu, świetnie nadają się do kompostownika, a jeżeli Wy nie macie kompostownika, to na pewno macie segregację śmieci i macie bioodpady. Jeżeli dacie tam do bioodpadów te resztki jabłek, to one zasilą kompost, który później będzie można kupić w odpowiednich miejscach i wszyscy mieszkańcy mogą mieć super ziemię do uprawiania warzyw i wszelkich roślin. Zatem segreguję, biorozumiem, my segregujemy i zachęcamy Was do odpowiedniego segregowania i sprawdzajcie odpowiednie strony internetowe, które będą podane w tyłówce naszego odcinka, aby zaczerpnąć dodatkowych informacji. I oczywiście wszystko jest w opisie pod odcinkiem. A zatem jak powstał nasz ocet jabłkowy? Nasz ocet jabłkowy powstał z naszych szarych renet z zielonego zakątka, które w tym roku dosyć słabo obrodziły, ponieważ chyba przyciąłem je zbyt mocno w zeszłym sezonie, ponieważ są to bardzo stare jabłonie, wymagały cięcia, no i może trochę przesadziłem. Bardzo mocno przesadził, także wystarczyło nam na bardzo niewiele octu, ale powstał ten ocet w naszym zakątku. Tam na początek zrobiliśmy tak zwany nastaw poprzez umycie jabłek, wytarcie ich, pozbawienie gniazd nasiennych i pokrojenie w plasterki. Te plasterki wrzucamy do słoi, mniej więcej 3/4 słoja. Dużego słoja. Dużego słoja i następnie robimy zalewę z wody źródlanej albo z wody przegotowanej z dodatkiem cukru i takim słabym syropem, bo to nie jest syrop, to jest po prostu lekko posłodzona woda, zalewamy jabłka w słoju i pamiętamy o tym, żeby nie było tych jabłek i tej wody za dużo, gdyż jabłka w pierwszym etapie będą niestety fermentować. Znaczy stety, bardzo dobrze, że fermentują. I może być tak, że się lekko będą przelewały przez ściereczkę. Lub ręcznik papierowy, ponieważ jak widać, my zastosowaliśmy ręczniki papierowe. Dlaczego stosujemy ręczniki papierowe? Gdyż jak się zaczynają fermentacje owoców, zlatują się wszystkie muszki z okolicy i próbują dostać się do pojemnika, więc trzeba bardzo szczelnie zakryć. Następnie, jak już jabłka przefermentują, my pamiętamy o tym, żeby codziennie odkrywać i mieszać zawartość słoja. Walcząc z muszkami. Dokładnie. I mniej więcej po tych 4 tygodniach, jak już jabłka zaczną opadać na dno, oznacza, że skończył się pierwszy etap fermentacji. Już wtedy zaczyn będzie pachniał octowo. Wtedy przecedzamy przez sito do słoja czystego zawartość tych słoi z jabłkami. Oczywiście jabłka wędrują do kompostownika. Zatem segreguję, biorozumiem. A cała reszta jest przykryta znowu ściereczką albo ręcznikiem papierowym, przytrzymana gumką i czekamy kolejne 4 tygodnie, żeby ten zestaw w odpowiednio ciepłym miejscu. U nas wylądował on na kaloryferze, ponieważ mamy dosyć szeroki, stary kaloryfer. Po czym poznajemy, że ocet jest zrobiony? Po tym, że pachnie octem. Że pachnie octem, nie jest spleśniały. To wystarczy. Może być matka, ona generalnie jest pożądana, ale może jej nie być. Czym jest matka? Albo jak poznacie, że jest matka, widać ją na wierzchu. Pływa na wierzchu, to jest taka galaretka, taka trochę jakby silikonowa warstwa. Widać ją. Niektórzy używają jej do celów leczniczych, my wspomagamy kompostownik. Jeśli nie pokaże Wam się matka w dużym słoju, a ocet już jest gotowy, co poczujecie oczywiście po zapachu i po smaku, to nie znaczy, że nie pojawi się ona
później w butelkach. Tutaj w tych butelkach mi zdarzyło się kilka razy, że zrobił się taki duży korek, czyli wytworzyła się kolejna matka i miałam problem z tym, żeby ocet wylać. I tu musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jest duża różnica pomiędzy matką, która wytwarza się na occie, czyli tym czymś, taką galaretowatą substancją, która tak jakby dokarmia dodatkowo ocet, sprawia, że on jest jeszcze lepszy, bardziej klarowny i tak dalej, i tak dalej. A między pleśniami. Pleśnie pojawiają się w takich okrągłych ogniskach, nigdy nie są taką jednolitą masą, jednolitą warstwą. Po tym można poznać, że coś stało się nie tak z naszym octem, no i wtedy niestety cały zestaw trzeba wyrzucić, ale to dzieje się rzadko, także nie martwcie się, nie bójcie i próbujcie. Z naszego słoja usunęliśmy naszą matkę. Pora najwyższa, żeby przelać ocet do butelek. Oczywiście. Zdejmujemy ręczniki papierowe i wiecie, że ręczniki papierowe już teraz można wrzucać do odpadów bio. Także wiecie, gdzie to ma trafić. I zobaczcie, w ramach wykorzystania ponownie, to też taki rodzaj, zamiast segregować i wyrzucać butelki, tu był sok z brzozy, który dostaliśmy od znajomych. W tej chwili ta butelka służy do przechowywania octu jabłkowego. A pewnie wcześniej nasi znajomi dostali od swoich znajomych, którzy wypili wino. Być może bezalkoholowe, jak my. I przelewamy ocet do butelki. Można przez sitko, ale mi się wydaje, że to sitko nie jest potrzebne. Wszystkie muszki owocowe dawno odleciały, żadna się nie utopiła. Żadna muszka owocowa nie dostała się do octu. Jeśli interesuje Was świadoma segregacja, koniecznie zajrzyjcie na strony, które podajemy Wam poniżej, a także w tyłówce odcinka. Jeśli podoba Wam się nasz przepis na ocet jabłkowy, kciuki w górę, a jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze kanału, można to zrobić w każdej chwili. Naciśnijcie także dzwoneczek, który znajduje się na dole, a wtedy będziecie dostawali informacje o tym, gdy pojawi się coś nowego na naszym kanale, tłumaczonym również na język angielski. Zadawajcie pytania, zlecajcie nam nowe odcinki. Na YouTubie tutaj, na Instagramie i na Facebooku, wszędzie tam jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jak lubicie przepisy wegańskie i bezglutenowe, polecamy Wam także naszą książeczkę, która jest świetnym prezentem pod choinkę, ponieważ Mikołajki już za nami, a święta przed nami. Otworzyłem na pierniczkach korzennych. Ten przepis przypominaliśmy w szorcie tydzień temu. Jeśli przegapiliście, to koniecznie sprawdźcie, jak robi się świąteczne pierniczki. I wlewamy drugą butelkę. Zobaczcie, ten nasz ocet jeszcze jest mętny, ale im dłużej będzie stał, tym bardziej krystaliczny będzie się stawał. Także nie martwcie się, to jest nic złego i naprawdę taki ocet można spokojnie pić, doprawiać nim sałatki i robić różne fantastyczne potrawy. Zatem nasza niebieska butelka zostanie na przyszłość, ponieważ mamy jeszcze troszeczkę szarej Renety, a Wam życzymy smacznego, na zdrowie. Na zdrowie. Oczywiście octu samego nie będziecie spożywać, my również nie. Na pewno będziecie wiedzieli, co z nim zrobić. Na przykład możecie nim skropić wegańską galaretę. Przepis tutaj nad Joli głową. Żegnamy się i pamiętajcie, świadomie segregujcie. A jakbyście mieli jakieś wątpliwości, to zapraszamy na stronę wyrzucamto.pl. A w przyszłym sezonie zapraszamy Was na ocet z porzeczek i agrestów.